Spotkaliśmy się na katowickim rynku. 9 września kolejny integracyjny piknik z Fundacją TVS przed Spodkiem. Było kolorowo, ale przede wszystkim serdecznie. Spotkanie dla rodzin ukraińskich i polskich w samym sercu Katowic ma budować więzi. W tym trudnym czasie naszym sąsiadom w sposób szczególny potrzeba wytchnienia i choć trochę radości. O szczególnym wymiarze kultury, która nie zna granic, Fatima Orlińska. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Słowa polskiego hymnu wybrzmiały z ust 5-letniego Bogdana, który podobnie jak setki tysięcy innych dzieci przybył na Śląsk z pogrążonej w wojnie Ukrainy. To właśnie dla nich, tych najmłodszych, odbył się integracyjny piknik w Katowicach. W niedzielne popołudnie rynek w centrum miasta wypełnił się rodzinami z dziećmi, zarówno tymi zza naszej wschodniej granicy, jak i polskimi. Wszystko po to, by pod hasłem Kultura nie zna granic wspólnie bawić się i pomagać nawiązywać polsko-ukraińskie przyjaźnie, czego dzieci są najlepszym przykładem. Według mnie Katowice to jest najlepsze miasto w Polsce. Nie wiem czemu, ale go pokochałem i bardzo mi się dobrze tu mieszka. Tak. Mi to podoba szkołę i całe miasto. Dzień dobry, kocham was wszystkich. Hej, wszystkim hej. Sądząc po uśmiechach dzieci, piknikowi towarzyszyła przyjazna, rodzinna atmosfera. Dla uczestników przygotowano sporo atrakcji. Od występów polsko-ukraińskich wykonawców na scenie poprzez kulinarne pokazy z degustacjami, warsztaty i zabawy dla najmłodszych, po cenne porady i konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin i instytucji miejskich. Bo to właśnie Katowice są tym miastem, które przyjęło kilkadziesiąt tysięcy uchodźców wojennych. W Katowicach pracuje w tej chwili 33 tysiące osób pochodzenia ukraińskiego. Więc jeśli przyjmiemy prosty rachunek, że z reguły to są matki, czyli kobiety, jeśli każda kobieta z tych ma jedno dziecko, to już mamy 60 tysięcy osób. Właściwie od czerwca tego roku robimy cały cykl takich festynów integracyjnych polsko-ukraińskich, ale właściwie one są przeznaczone dla wszystkich rodzin, dzieci, bo to o to nam szczególnie chodzi. Jest to cykl finansowany przez UNICEF w ramach takiej integracji. I my się bardzo cieszymy, że jako miasto byliśmy w stanie sprostać wymaganiom UNICEF-u. Przy wsparciu UNICEF-u i miasta Katowice cykl pikników integracyjnych organizuje Fundacja TVS. Jej wolontariusze od pierwszych dni rosyjskiego ataku zaangażowali się w pomoc tym, którzy przekraczali polskie granice, szukając u nas bezpiecznego miejsca. Dziś ta potrzeba pomocy różni się od tych pierwotnych działań i to wzajemny szacunek oraz poczucie integracji są tym, o co wspólnie Polacy i obywatele Ukrainy chcą zabiegać. Ja kocham te momenty, kiedy możemy wręcz tak namacalnie wyczuć, że ludzie są razem. I to jest chyba najcenniejsze i najpiękniejsze w tych czasach, że my się możemy łączyć. I tutaj o to chodzi, żebyśmy się łączyli, nie dzielili, mimo tego, że jest różnie, mimo tego, że no, są różne opinie, to my jesteśmy w tym wszystkim razem. I myślę, że musimy o tym pamiętać. Ja jestem zachwycona tym, że te energie dwóch państw tutaj się cudownie łączą i właśnie to jest chyba clue i tutaj jest cel tego pikniku, żebyśmy się integrowali, żebyśmy byli w tym wszystkim razem. Dlatego takie wydarzenia również organizujemy razem. Przede wszystkim chciałabym podziękować, uprzejmie podziękować od siebie, od wszystkich Ukraińców, którzy dzisiaj tu są, od wszystkich Ukraińców, którzy dzisiaj tu nie ma, którzy dzisiaj w Polsce i na Ukrainie, że my mamy możliwość, będąc w obcym kraju, chociaż powiem, że Polska nie jest obcym krajem, to jest kraj mojego serca, to jest mi drugi kraj już teraz, że będąc tutaj, że my możemy się odnaleźć, że my możemy nawet osłuchać tę ukraińską piosenkę, i mi aż lecą łzy, bo ja jestem jak w domu. Kolejny piknik integracyjny, tym razem pod hasłem Zabawa nie zna granic, odbędzie się już 9 września przy placu Sławika i Antalla przed Spodkiem.